Dzień dobry, telewizja w Polsce.pl kłania się państwu nisko, zwłaszcza Marek Pyza w niej i jego goście. Też się nisko kłaniają. Jakub Maciejewski, Marcin Wikło. Dzień dobry. Witam panów, będziemy rozmawiać o bardzo ważnym człowieku, przez 7 lat najważniejszym człowieku w Polsce, jakby nie patrzeć mimo wszystko, później szefie Rady Europejskiej, dziś szefie największej frakcji w Parlamencie Europejskim, czyli Donaldzie Tusku, który udzielił okładkowego wywiadu tygodnikowi Newsweek. Tak to wygląda, pokazujemy zaraz, czy nic, och, teraz pokazujemy, dobrze, zdrada albo głupota, to jeszcze jest głupota, czy już zdrada, śpiewał Kazik Staszewski w Kulcie, w jednym z utworów mi się przypomniał, puściłem wcześniej, tuż przed wejściem na antenę, inny utwór zatytułowany Odejdę, o tym, że sprawy się tak pokomplikowały i sam niepewien swego losu, tak się stałem, no i generalnie nie wiem jak wylecz, ja do Brukseli, to o właśnie Donaldzie Tusku. Tyle jeśli chodzi o odniesienia do Kazimierza Staszewskiego. Zdrada albo głupota, napisał Tomasz Lis. Patrzymy na tę okładkę i tak się dziwimy, czy ta dwuznaczność na niej jest zamierzona, waszym zdaniem, Kubo. Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych, może natchnął grafika tak, że miało być protuskowemu, a wyszło prawdziwie. Donald Tusk, zdrada czy głupota? Ale też ważne powiedzieć, że jedno nie wyklucza drugiego. I to, co mnie uderza we wszystkich wywiadach czy książkach Tuska, to jest taka nieprawdopodobna płcizna intelektualna. Wiecie, czytanie biografii albo wspomnień to jedno z takich najważniejszych źródeł poznawczych dla historii polityki. Nawet jak to jakiś był podrzędny polityk. Kurczę, ja nawet czytałem kiedyś pamiętniki pokojowca Sobieskiego i on tylko podsadzając Sobieskiego na koń, bo Sobieski był tłusty, już potrafił politycznie fajne mechanizmy pokazać. A tu kurde nic. Kompletna płcizna. I w tym wywiadzie też jest coś takiego, no PiS jest zły. Kurde, no 5 lat to mówią. Kaczyński ciągnie nas na wschód. No to już 15. To już 30 lat nas namówią. Tak samo, no grozi nam polexit. To jest obowiązkowa narracja w podrzędnej lokalnej gazetce pod Amsterdamem. W całej Unii Europejskiej to jest taka mantra. Cameron spowodował Brexit, Kaczyński spowoduje polexit. I jakby tu jestem zawiedziony, bo Nie podzielam poglądów Tuska, ale z jego doświadczeniem politycznym to on powinien rzucać smaczkami, które by nas elektryzowały, pokazywały jego jednak zaangażowanie w kulisy polityki. A tu wychodzi pan Donek spod budki z piwem i gada to, co wyczytał z nagłówków niemieckich gazet. To nie do końca tak, nie do końca tak. Znaczy, dlaczego się nie spodziewałeś? No ja się właśnie dokładnie tego spodziewałem. To jest któryś dokładnie taki sam wywiad Donalda Tuska dla Tomasza Lisa konkretnie, tak, w Newsweeku. To co go w takim razie odróżnia od tych poprzednich, jeśli cokolwiek, no jeśli ta okładka, wyjątkowo nieudana okładka, to po pierwsze, bo tak wygląda, logika leży absolutnie mocny tytuł. Tak. No jest mocny tytuł, tylko czy to się odnosi do Donalda Tuska, no zależy, jeżeli byśmy nie znali, bo nie wszyscy czytelnicy mają obowiązek wiedzieć, cóż to za pismo jest, ten Newsweek, no, znany światowy tytuł, pokazuje takiego gościa i pisze zdrada albo głupota, no to mamy prawo pomyśleć, że to się do tego, ale dlaczego mówisz, że jakby przesycony jest pewnymi smaczkami, takimi drobnostkami? Powinien być przesycony jako świadka. Albo taką płcizną. Dlaczego spodziewałeś się czegoś większego? Dlaczego spodziewałeś się jakiejś dogłębnej analizy? Popatrz, sytuacja zmieniła. Ale popatrz sobie na wszystkie, na całe rządy Donalda Tuska, nawet na jego królestwo w królowanie Europie. Tak? To jest dokładnie taka płcizna. Nawet nie, te jego, nie nawet te jego książki. Nie chwalić się jakąś taką wiedzą, skoro jesteś dysponentem sekretów Unii Europejskiej. Nawet te książki, może nie jesteś. Nawet te książki, o których powiedziałeś, na przykład ta. Zostawmy tę liczbę mnogą. Jedna książka, bo wcześniej napisał bardzo dawno temu. Palikot mu wydawał, to było jeszcze poprzednie, albo jeszcze tytule, szczerze, no jak się tak przegląda, no to można, będąc politykiem, dojść do frustracji. No to jest facet, który sięgnął szczytów światowej polityki, rozmawiał z najważniejszymi przywódcami tego świata. Ale to jest tak, że wspólne zdjęcie i nic więcej za tym nie idzie. No cóż on w tej Brukseli nawojował? No nawojował Brexit i o tym wszyscy wiemy, a o innych sprawach no to już to są naprawdę wątpliwe osiągnięcia. Mam pewną konkluzję, bo właśnie z tej książki... Ale my dopiero zaczynamy, Kuba. Ale teraz to będzie taki... Dobrze, zaczynamy w konkluzji. Hitchcock. Dwa cytaty z jego książki, które też przekładają się w wywiadzie. No jest, rozmawia tam Tusk z premierem Hiszpanii. Tam są jakieś takie zamieszki, Katalonia. I co mówi człowiek znający maszynownię europejskiej polityki? Mówi, proszę go o powstrzymanie się od użycia siły. Całe moje doświadczenie życiowe uczy mnie, że przemoc nigdy nie prowadzi do dobrych rozwiązań. Tłumaczę spokojnie. Albo, słuchajcie... Paolo Coelho, światowej polityki. Albo rozmawia z Turkami.
i z emigrantami, którzy z Syrii się do Turcji przedostali. Nie przybywajcie do Europy, mówi Tusk, nie wierzcie przemytnikom, nie ryzykujcie swoich pieniędzy i życia. Wcielam się teraz w postawę tureckiego imigranta, natychmiast baczność, odwrót. Ale słuchajcie, nie, przybywam. Mi się wydaje, uwaga, teraz konkluzja, że Tusk teraz w CV chce wpisać sobie punkt, że jest mitem. Jest narodowym mitem, gdzieś odległym, jakimś wielkim bohaterem. Nie, ale zobacz, ale jest jeszcze ta kwestia, że on reprezentuje inną politykę, nie brudne interesy, nie ścieranie się różnych wektorów siły, ale czysta idea, nie przybywajcie do Europy i to wystarczy, nie używajcie siły i to wystarczy. To jest coś, na co sobie pozwala papież i Donald Tusk. Polityka fasadowa, tak się kiedyś mówiło o tym, co Donald Tusk jako premier prezentował, jaki rząd był Platformy Obywatelskiej i PSL-u, szczególnie ten drugi rząd, druga kadencja, bo tam było to podtrzymywanie tej ciepłej wody i tak naprawdę nic więcej się nie działo. No więc Donald Tusk jest mistrzem takiego szarmu, jakiegoś tworzenia wokół siebie pewnej atmosfery i bycia pewną obietnicą w polskiej polityce. Powtarzam to w tym studiu po raz kolejny, bo... Tak, to się robi trochę nudne. No bo to jest nudny facet, no bo zobacz, bo to jest tak, że on tak naprawdę... Facet, jeden z najwybitniejszych Polaków wszechczasów, tak napisało koło Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce na Twitterze. W ogóle wstyd, że my na siedząco Tusku rozmawiali. Trochę tak, ale mamy takie warunki w studiu, że natomiast gdybyśmy wstali, to byśmy byli bez głów. Tak, skadrowano by nas. Tylko dlatego nie stoimy, straciliśmy panie przewodniczący. Dla Tuska, to jest co? Słuchajcie, natomiast Tusk, tak już mówiąc trochę poważniej, on się nigdy w Polsce nie pozwolił zweryfikować pod tym, jak wyjechał do tej Brukseli. Jak co ty opowiadasz? Do 2007 rok, przejęcie władzy, 2011 weryfikacja, tak, ale mówię, i pierwszy po premier, który uzyskuje reelekcję. Po wyjeździe do Brukseli on już potem pozostał jako obietnica w polskiej polityce. On tutaj on tam ma jeszcze robotę do zrobienia. On ciągle był tym Tuskiem, który wróci albo nie wróci, zastanowi się albo nie zastanowi, uratuje tą platformę albo ją pogrzebie, stworzy jakiś nowy ruch albo go nie stworzy. No jest ciągle taką obietnicą i ciągle jest niestety skuteczny. To znaczy, że ciągle tych wyznawców Tuska mało w Polsce nie jest. Ciągle jest obietnicą, może wróci i mówi tak. I tak czeka nas odbudowa wspólnoty na zupełnie innych zasadach niż te, które proponowało PiS. I to będą lata bardzo ciężkiej roboty. Kto to poprowadzi, ma dziś drugorzędne znaczenie, mówi Donald Tusk. To jest oczywiście pewna mglista wizja przyszłości polskiej opozycji. Natomiast dopytywany o przyszłość jego osobistą, o ten powrót, o tego białego konia, na którym ta sama gazeta już go kiedyś pokazywała, mówi tak. Różnie się to rozkłada w rodzinie, ale w ostatnich miesiącach do wszystkich, także u mnie w domu, dotarło z wyjątkową mocą to, że nie ma już czasu, że może zdarzyć się coś naprawdę fatalnego, jeśli nie odwrócimy tej sytuacji. I w tym sensie wszyscy w domu jesteśmy politycznie zaangażowani. Czy jest to protest z parasolką na ulicy, czy debata w internecie. Wszyscy czujemy to samo, więc pewnie pozwolą mi na więcej. Tusk nie jest liderem. Przebiera nogami, chce wrócić. Chce. To jest zapowiedź tego, że w roku 2023 spróbuje zjednoczyć opozycję, jak sugeruje w poprzednim cytacie, czy czeka dopiero na 2025, bo domenę, jak wskazuje LIS, Tusk 2025 już ma teraz zarezerwowaną. Marcin Wiku. Z tą jego prezydenturą teraz tak samo było, jak gdyby miał przygotowany grunt, gdyby miał przygotowane struktury i tutaj takie ssanie z wewnątrz Polski do tego, żeby wrócił, to pewnie by wrócił, tak? Natomiast wyszło z badań, że mam gigantyczny elektorat negatywny i nie podjął się tutaj żadnego ryzyka, bo to nie jest ryzykant, to nie jest lider, który byłby w stanie w tym momencie coś zaryzykować, bo nabudował sobie jakąś tam swoją wartość w tej Brukseli czy okolicach i on nie zaryzykuje tego, żeby tutaj przyjechać i dostać na przykład wcirę od jakiegoś innego kandydata. A im dalej w las, tym trudniej będzie dla Donalda Tuska, bo będzie się budował Hołownia, bo Trzaskowski jednak coś zrobi, chociaż coraz mniej na to wskazuje, z tym sukcesem z wyborów prezydenckich, bo może Lewica pójdzie jeszcze mocniej w górę? Powrót do krajowej polityki po 10 latach politycznej emigracji to jest przepaść, to jest powrót jak na inną planetę, ale ja się upieram przy tej swojej tezie, że Tusk buduje teraz swoją pozycję nie polityka, który ma realny wpływ, tylko tego mitu, do którego można się odwoływać. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, a Donald Tusk jest już takim urokliwym, takim obiektem kultu w niektórych środowiskach liberalnych w Polsce, że powrót do tej brudnej szarpaniny i do wylewania pomyj na niego przez przeciwników politycznych, no sprawi, że on straci tego swojego złota, którym się polakierował, żeby zbudować ten swój pomnik. Oczywiście jest jeszcze w tym wszystkim jeden haczyk. Donald Tusk może wrócić, jeśli mu szefowa każe, choć za 5 lat to może będzie już nie szefowa Angela Merkel, tylko
ktoś inny. No, szefowej ma nie być już za niespełna rok, w listopadzie. Zobaczymy, jaką funkcję potem zajmie, może też coś w strukturach międzynarodowych. Natomiast ja się odnoszę do tego, do jego tekstów, książki i wywiadów, bo ja napotkałem ten typ płcizny wspomnieniowej u takich polityków, którzy nie byli faktycznymi liderami, tylko tak naprawdę byli de facto wykonawcami czyichś poleceń. Przypomnę tu Stanisława Cioska, który generalnie był jednym z ważniejszych twórców Okrągłego Stołu i Magdalenkę organizował, a w jego wspomnieniach jako ambasadora Polski w Rosji, no to tam jest, wiecie, a to na bankiecie były takie ciastka, a na koncercie pięknie śpiewał tak, ale się uśmiałem na jednym przyjęciu z ambasadorem Azerbejdżanu. No to zupełnie jakby się czytało Szczerze. Właśnie, właśnie. I do czego zmierzam? Że politycy, którzy tak naprawdę są tylko marionetkami wyższych sił, na taki styl się zdobywają. A jeśli tak, no to nie od Donalda Tuska będzie zależeć, czy będzie kandydował w 2025 roku. No, oczywiście, że tak. Natomiast troska Donalda Tuska, ta, o której pytamy w tytule, czy naprawdę troszczy się o Polskę, polega na tym, że ktoś ten grunt do troski musi mu przygotować. On nie wróci i nikogo nie zjednoczy w 2023 roku, bo najchętniej, wydaje mi się, tak jak z tego czytam z tego wywiadu i z poprzednich i z książki, to najlepiej jakby ktoś obalił PiS w 2023 roku i przejął władzę, i wtedy w 2025 on sobie tutaj może na przygotowany grunt wrócić i ewentualnie, jeśli go dobrze poproszą, pięknie poproszony, tutaj zdecydować się jakby na fali tego sukcesu wyłamania tych drzwi w 2023 roku spróbować konkurować o prezydenturę, no bo to jest chyba jedyny urząd, który go jeszcze może interesować. A wracając do tego upływu czasu, który ma grać na niekorzyść Tuska, co powiedział Kuba, nie jest przypadkiem też trochę odwrotnie, patrząc z trochę innej perspektywy, im dalej jesteśmy od rządów Platformy Obywatelskiej z PSL-em, tym bardziej o nich zapominamy, zwłaszcza ci, którzy wtedy jeszcze nie byli dorośli, którzy dopiero wchodzą do polityki, do interesowania się polityką, czyli te pokolenia, które po raz pierwszy poszły, czy dopiero pójdą do wyborów. Nikt już nie będzie pamiętał o tych aferach. Przecież teraz próbuje się robić z rządów Zjednoczonej Prawicy jakichś nieprawdopodobnych aferałów. Ja już nie chcę sięgać do prehistorii początku lat 90. i liberałów, aferałów z Kongresu Liberalno-Demokratycznego Donalda Tuska, ale właśnie do tej jego kadencji siedmioletniej 2007-2014. Przecież tam afera poganiała aferę. Ta krótka pamięć wyborców to jest w ogóle chyba podstawa tego, dlaczego my w ogóle o Donaldzie Tusku jako aktywnym polityku jeszcze rozmawiamy. Tak? No, człowiek tak skompromitowany, obciążony takimi rzeczami, że nigdy więcej nie powinien tutaj mieć miejsca. I stąd był jego wyjazd, odcięcie się od tego, jak to mówił Paweł Graś, folkloru i syfu. Tak? I syfu. No to się odciął, poszedł między grubych misiów i tam sobie trochę pohasał. Rzeczywiście dał ludziom zapomnieć, dał się trochę tej władzy zdewaluować, no bo każda władza dewaluuje, więc jakieś tam obciążenie po stronie, w drugiej kadencji po stronie Zjednoczonej Prawicy też jest. No i znów mówię, no funkcjonuje jako ta obietnica. Ale właśnie tak, tak, krótka pamięć, tylko że mam wrażenie, że to trwało no niedługo, tak? Znaczy mniej więcej ile? Rok, dwa, trzy po wyjeździe Tuska z Polski to już się zaczęło wszystko rozmywać, polityka próżni nie znosi, działo się tyle rzeczy, że kto by tam pamiętał o tym, jakie kontrakty gazowe podpisywano, co zrobiono ze Smoleńskiem i tak dalej. Jest bardzo obszerny wątek, do którego też przejdziemy, ponieważ Donald Tusk szarpie tę strunę rosyjską w rozmowie z Tomaszem Lisem i o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A żeby zapowiedzieć drugą część naszej rozmowy, to inny cytat jeszcze z Donalda Tuska. Kaczyński jest do szpiku kości antyeuropejski w sensie kulturowym, jest antyzachodni, bardziej niż Unii, nie znosi Europy. Co to może znaczyć, Kubo? No ja się martwię tym, że to jest ten nurt liberalny na Zachodzie, on przejął zachodniość całą. On decyduje, Tusk, Merkel, paru ideologów, Daniel Cohn-Bendit, prawda, chwalący się czynami pedofilskimi, oni decydują, kto jest europejski. Kto nie wielbi takiego pedofilskiego trybu, no to nie zasługuje na miano Europy. I to jest niebezpieczne, bo spycha konserwatystów w całej Europie w ręce Putina, który kłamliwie obiecuje wsparcie dla konserwatywnych wartości. I na przykład francuski ruch Front Narodowy, Marine Le Pen, się na to nabrał. Ale to przez tych liberałów, którzy mówią, my jesteśmy oświeceni, a wy jesteście tym safari, tym folklorem. I faktycznie wtedy się z Europy wypycha, ale to nie konserwatyści chcą z tej Europy wyjść. Stawiamy tutaj kropeczkę. W drugiej części będziemy rozmawiali między innymi o tym, jak Tusk radzi sobie zręcznie bądź mniej zręcznie z bardzo trudnymi dla niego i jego obozu sondażami, pokazującymi, że polskie społeczeństwo opowiada się jednak za strategią rządu i wetowaniem unijnego budżetu, jeśli ma być on powiązany z tak zwaną praworządnością. Ten i wiele innych ciekawych wątków za moment. Zostańcie państwo z nami.